Witam serdecznie, ja nazywam się Andrzej Galiński, znajdujemy się w miejscowości Boleszyn na instalacji biogazowni rolniczej, której jesteśmy właścicielami. Jako jest to gospodarstwo rodzinne, które zainspirowało budowę tej instalacji. Jest to instalacja o mocy 3,6 MW, a inspiracją do budowy tej instalacji oczywiście była hodowla trzody chlewnej, którą my jako gospodarstwo rodzinne hodujemy już prawie od 30 lat. 12 lat temu podjęliśmy działania innowacyjne polegające na tym, aby rozpocząć proces budowy biogazowni rolniczej. Współpraca z władzami lokalnymi na etapie budowy była bardzo dobra. Czyli znajdujemy się w biogazowni w Boleszynie. Głównym celem biogazowni jest, także zaczynając od początku, tutaj dostawcy dostarczają nam substrat w postaci odpadów rolnych bądź produktów po prostu rolniczych w postaci kiszonki. My dostarczamy to do komór fermentacyjnych, w których w procesie właśnie fermentacji metanowej bakterie, drobnoustroje przetwarzają tę substancję organiczną w metan oraz dwutlenek węgla, gdzie ten, nazywając po prostu biogaz, trafia do silników, generatorów, w których przekształcany jest w energię elektryczną oraz ciepło. Oczywiście biogazownia rolnicza ma to do siebie, że likwiduje substancje odorowe, które emituje wylewana gnojowica, wylewana na pola, a przerobiona, mówiąc kolokwialnie, przez biogazownię rolniczą, praktycznie jest zeroemisyjna. Na chwilę obecną ta biogazownia generuje znaczne ilości energii elektrycznej, energii cieplnej i co jeszcze jest jak gdyby wartością dodaną, duże ilości naturalnego nawozu, który w chwili obecnej jest bardzo pożądanym źródłem azotu dla okolicznych rolników. Przez nas sieć ciepłowniczą, prawie 26 km sieci ciepłowniczej zbudowaliśmy i doprowadziliśmy ciepło do 95% mieszkańców Boleszyna i mieszkańców Mroczna. Dzięki życzliwości firmy Biogal, ten kościół od kilku lat, kiedy firma Biogal zaproponowała właśnie ogrzewanie z biogazowni z Boleszyna, korzystamy również z tego ciepła. Do tej pory kościół nie był ogrzewany. Na dzień dzisiejszy zatrudniamy około 50 pracowników bezpośrednio w firmie Biogal i do tego kilkudziesięciu pracowników, którzy kooperują z nami poprzez różnego rodzaju firmy, które na nasze zlecenie wykonują pewnego rodzaju zadania. Nasz zakład zajmuje się prefabrykacją elementów drobnowymiarowych, takie jak bloczki fundamentowe, systemy kominowe. W 2019 roku podjęliśmy decyzję o budowie i uruchomieniu nowej linii produkcyjnej elementów drobnowymiarowych. Przyczynkiem do podjęcia takiej decyzji było porozumienie z firmą Biogal, która dostarczy nam ciepło z pobliskiej biogazowni. Biogazownia nasza była jedną również z pierwszych, która zainstalowała tak zwany rozbiór mechaniczny przeterminowanej żywności. Było to podyktowane tym, iż przy tej skali produkcji nie mogliśmy się opierać tylko i wyłącznie na pierwotnych substratach, takie jakie były w założeniu, czyli kolejnym jak gdyby etapem w naszym rozwoju był pomysł na to, aby wyprodukować nawóz granulowany na bazie pofermentu. Nawóz, który będzie bezpośrednio skierowany do odbiorcy, nazwijmy to konsumenta detalicznego, a przede wszystkim działkowicze, ci, którzy uprawiają jakiekolwiek działki, warzywa i rośliny. Można ogólnie powiedzieć, że przyszłość rozwoju biogazu rolniczego w Polsce
to jest przede wszystkim przyszłość ukierunkowana na, jak wcześniej powiedziałem, produkcję biogazu rolniczego i przekształcanie tego biogazu rolniczego na CNG.